Witam serdecznie, moim gościem Jakub Biel-Baspal. Witam serdecznie. Kuba, zagraliście dzisiaj fantastyczne mecze, choć śmiem stwierdzić, że jedno z najlepszych w wykonaniu Baspalu, jakiego widziałem na przełomie ostatniego dłuższego czasu. Czy byś się z tym zgodził, czy nie? Oczywiście. Cała drużyna zagrała bardzo dobre spotkanie. Ustawiliśmy na samym początku kilkoma bramkami wynik, no i później dowieźliśmy do samego końca. Drużyna niełatwa, ciężka do pokonania, bo wszyscy wiemy, że Trade dysponuje naprawdę fajnym zapleczem. No jak to dzisiaj się udało, że tyle goli zdobyliście dzisiaj? Bardzo fajnie zagraliście ofensywnie, ale też trzeba zapowiedzieć, że zagraliście też bardzo fajnie defensywnie, czyli tak naprawdę totalny futbol. Powiedzieliśmy sobie na początku spotkania, że musimy zagrać twardo mecz, bo zawodnicy wielcy gabaretowo, nasi technicznie, także wszystko się ułożyło po naszej myśli. No i konsekwentnie zagraliśmy i to nas doprowadziło do zwycięstwa. Wiem, że możecie to zaboleć, wszak dzisiaj mówiłeś, że trochę cię to boli, więc pytanie, ta porażka z Ibisem może zmotywowała dzisiaj do takiego super występu? Oczywiście, że tak. Myślę, że paru chłopakom na pewno dodali otuchy i morale się po prostu poniosły po tym spotkaniu, bo ta porażka naprawdę nas zabolała ostatnim w lidze. Dzisiaj Grinsi mówili, że kolejny przeciwnik to Baspal. Zgodzi się, zgadza się? Prawdopodobnie tak. Więc i Grinsi po takim meczu się troszkę was obawiają, czyli zrobiliście dzisiaj dobry obraz na siódmą kolejkę już za tydzień. Myślę, że tak, ale musimy się skupić i konsekwentnie zagrać tak samo jak z Trade'ami i oby wszystko do przodu. Awans z grupy, bardzo realny. Myślę, że tak. 6 punktów. Będzie jeszcze trzeci ciężki bardzo mecz, ale myślę, że może się udać. Możesz przypomnieć z kim? Dripshop. Dripshop. Bardzo ciężki mecz. W zasadzie mecz o awans. Dziękuję za wywiad. Dzięki serdecznie.